Witam w Elden Ring. Moi mili, ten dungeon mnie pokonał, więc póki co to są katakumby w ogóle Czarnego Noża. Jeżeli ktoś wie, jak co tu zrobić z tym pomieszczeniem z gilotynami, to dajcie znać w komentarzu. Ja póki co zostawiam sobie tutaj ikonkę czachy i wrócimy do tego miejsca kiedy indziej. Olewam moje runy. Ten koleś w ogóle widzę, że się respi, co ciekawe. Natomiast teraz gram też na innej postaci na Twitchu i odkryłem, że w zamku burzowego całunu, czyli tu, sporo rzeczy jeszcze pominąłem. Dlatego też myślę, że... No po prostu wrócimy sobie tutaj, trochę poeksploruję. Aha, tylko muszę wyjść na zewnątrz, tak? Czyli ten koleś pewnie... Będę musiał się z nim ponownie zająć, ale może mu backstaba wsadzę na dzień dobry chociaż. Bo on dosyć mocnym jest. O, tak, on się niewidzialny też robił przy okazji. Na niego dobra była proca. Pojawił się komentarz, że moje levelowanie wiary jest bez sensu i prawdopodobnie jest to prawda. Wow. Zostaw mnie, ziomeczku. On jeszcze jakiś w ogóle status nabija, bo... Prawdę mówiąc, wygląda jak klątwa. Dobrze, że mi tego nie nabił, bo jeszcze by mi to zostało. W każdym razie tak, no ominę go, przeniesiemy się do zamku burzowego całunu. A was, moi drodzy, zachęcam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu będziecie na bieżąco z moimi filmami. No i zachęcam również do zerknięcia na Twitcha mojego właśnie, bo ja tam staram się teraz... Właściwie nawet nie staram się, tylko po prostu dosyć regularnie streamuję. Na ogół wieczorami, koło 20:30, 21:00 tam się pojawiam. No i co? Jak sobie zafollowujecie na Twitchu, to będziecie dostawali też info o tym, że zacząłem stream. Tam gram postacią z kataną, czyli pod deksa, pod zręczność i... Gdzie tu się przenieść? Chyba tutaj. Także jest zupełnie inaczej, bo tutaj na YouTubie mamy czarodzieja, czyli dużo na dystans walczy, natomiast tam możecie zobaczyć walkę w zwarciu. No i tutaj otwarcie tych drzwi będzie jedną z moich misji. Ja nie będę też wam mówił, co tam jest, żeby nie robić spoilerów, ale będzie ciekawie. Właściwie to nawet na mojej postaci twitchowej nie dałem tam sobie rady. Myślę, że to po prostu kwestia levelu. No tutaj z kolei na tej postaci mam nadzieję, że będzie dosyć łatwo. Generalnie to było trudno. Chyba obrałem dobrą ścieżynę. Wydaje mi się, że tutaj jeszcze na Let's Playu byłem. Tak, bo tutaj powinien być żuczek. Jeżeli go nie ma, to znaczy, że tu byłem. Są tam żyjące słoje. Ale żyjące słoje olejemy póki co. Tam jest w ogóle też ognisko, widzę. Czy ten, miejsce łaski. Je też sobie odblokowałem. Ale tak, zerknę tu jeszcze, żeby zobaczyć... Tutaj, aha, tak, bo tu się szło na Godricka. Okej. Czyli to wszystko jasne, ale na górze, tutaj po prawej, jest ścieżka. Zresztą przedmiot tu zostawiłem nawet, także... No ja chyba przechodząc zamek burzowego całunu byłem na takim etapie, że starałem się dosyć szybko przechodzić te lokacje, bo miałem jakoś poczucie, że znudzi was taka dokładniejsza eksploracja, a ona się okazuje i dla mnie, i dla was, jak sądzę, ciekawa. No i tu mamy sekrecik. Właśnie tu można sobie... można, tylko trzeba jeszcze zrobić to skillowo. Można tam przeskoczyć, no jest to znacznie bardziej rozbudowana ścieżka poboczna, niż mogłoby się zdawać. A co do wiary i w ogóle levelowania, to faktycznie no, postawię na to, żeby No nie mogę po prostu. Gdybym edytował jakkolwiek te filmy, to już bym prawdopodobnie wyciął kolejne przebieganie tu, ale no, nie mam takiej opcji za bardzo.
Więc po prostu jesteśmy skazani na wspólne tutaj skakanko. Udało się. Po pierwsze, dobra robota. Dzięki, ziomeczku. Masz za to ode mnie lajka i... A, to już była ta wiadomość. Dobra, mniejsza z tym. Czy tu było jakieś zagrożenie? Tak, było. Tam na dole jest ptak i... No dobra, może nie będę wam mówił, czy to dosięgnie ptaka. No, tak nie za bardzo. No niestety trzeba będzie podejść bliżej i to może spowodować, że się obaj zainteresują mną, ale może jednak nie. Okej, ten ptak zszedł na hita. A tu mamy, moi drodzy, wygnanego rycerza. W zamku generalnie tutaj spotykamy... O, na Twitchu mi dropnął z niego miecz. Myślałem, że to standardowy jest stały drop. A jednak nie. Tak, i to jest... Mamy i rycerzy, i wygnańców w zamku burzowego całunu, a ten koleś łączy w sobie oba. Kawał mięsa, spoko chyba. Sądzę, że to jest do... Oj, się olbrzym tam rozsierdził. Damy olbrzymowi spokój, bo to nie jest moim celem tutaj podróży. Bardziej moim celem jest pójście w tę stronę. Gdzie też nie pamiętam, czy jacyś wrogowie tutaj czają na mnie, czy... Nie bardzo... Okej, to miejsce już tak prawie kojarzę. No tak, tam w sumie przeskakiwałem, ale tu mamy jeszcze jeden taki balkonik, gdzie zdobywamy kamień kowalski drugiego poziomu. I teraz ta droga mnie interesuje. Lilię Triny możemy tutaj sobie zgarnąć. Nie wiem, być może wcześniej na początku gry to jest rzadszy przedmiot. Kamień kowalski pierwszego poziomu, złoty run drugiego, czyli nic jakieś wybitnego. I cóż będzie tu? Tutaj jest trochę zagrożenia, bo mamy niewolników. Naprawdę, no... Ja mam 66 level na ten moment i jak widzicie, oni w ogóle po prostu umierają na strzała z miecza. To wiadomo, że niewolnicy z założenia nie są jakimiś silnymi wrogami, ale i tak widać ten level. Kamieniami we mnie. Panowie, opanujcie się. Tam się jeszcze jeden ostał. Dobrze. Tych mamy z głowy. Długa tarcza z motywem dworu. Ja z tarczy w ogóle nie korzystam na czardzieju, więc sobie odpuszczam ten przedmiot i tu chyba nic więcej ciekawego mnie nie czeka. A tak by the way, a to jest w ogóle wiadomość od twórców. To, czego szukasz, z pewnością jest gdzieś blisko. I wydaje mi się, że to jest... w ogóle... Tam przede mną, a kościół... To tam byłem. Ale tam nie byłem. Nie wiem, jak tam dojść. Chyba to jest sugestia, że tu jeszcze dalej jest właśnie droga. Ale... Czy na pewno o to chodziło w tej wiadomości? Nie mogę tego potwierdzić. Tak, a w ogóle na ten moment, jak nagrywam, to jest na kanale 180 subskrybentów. Taka trochę bardziej okrągła liczba, kolejna dyszka się zebrała. Bardzo to jest miłe i fajne i jak tak dalej pójdzie, to zaraz będzie 200. Tak więc zachęcam dołączyć do tego wyśmienitego grona. Tęczowe kamienie. Okej, tak. Tutaj mamy drzwi, które widzieliśmy na początku ścieżki, bo zobaczcie, tutaj jest miejsce łaski. Ja nawet sobie usiądę przy nim, bo zrespią się wrogowie, tacy, z którymi i tak nie będę już walczyć. Na pewno przynajmniej jeszcze jedna miejscowa będzie, do której warto, żebym się cofnął. Ale póki co czas na zaskakiwanie w tę stronę.
i będą, jak widać, nietoperze. A może właśnie toperze? Dobra, sucha roli odcinka zaliczony, myślę. Czy to toperz, czy nie toperz? Nie odgadniesz tego. Chyba więcej tych skrzydlatych myszy tutaj nie ma. Ale tu mamy przejście. Po wiadomościach też możecie wywnioskować, że wróciłem do grania online. Kamień Kowalski drugiego poziomu. Jakoś ostatnio mnie nie wyrzuca do menu, więc sobie pozwoliłem. Może się trafi jakieś PvP, aczkolwiek przyznam, że od czasu, kiedy uruchomiłem ponownie rozgrywkę w trybie online, nie zdarzyło mi się takie coś. Złoty run. No i mamy szczur. No i tutaj będzie jeszcze, już widać go, duży szczur. Który też zdecydowanie low levelowy względem mnie jest. Trujący kwiat to jest nowy przedmiot, takiego jeszcze nie zdobywałem. Słyszę tu żuczka. Mamy zew animozji. To są jakieś popioły wojny, których nie sprawdzałem jeszcze, a które no, w tej ikonce mają mroczne czachy, więc może być coś mrocznego na rzeczy faktycznie. Okej. No i tak, to jest w sumie najciekawsza miejscowa. Sami widzicie, że śmierdzi to bossem, nie? No i coś faktycznie tutaj... Nie wiem, czy to jest boss, czy po prostu bardzo mocarny przeciwnik. Ale na Twitchu mnie po prostu robił na strzała. Zresztą zobaczcie, jak małe obrażenia wjechały w niego tutaj. Aha, no i teraz mam nie na dwa strzały, no to wcale... To jakoś znacznie nie poprawia sytuacji. Trzeba by się napić. Chciałem użyć łuku, ale to może nie być dobrym pomysłem. Nie za bardzo znam jego moveset. Właściwie to w ogóle. Wiem tylko tyle, że jest potężny. Potrafi też robić jakąś obszarówkę. O, to jest właśnie ta obszarówka. Mhm. Wygląda to trochę na jakiś święty płomień. No teraz miałem farta, że mnie tylko raz trafił. Tym względem, że ja powinienem go mieć oznaczonego cały czas. Raczej nie. No, połowę Hubsa udało się zabrać, ale... Bardzo, moim zdaniem, przynajmniej Bloodborne'owy jest ten boss. Trochę się od niego odsunę, może uda się go posnajpić z daleka. Chociaż właśnie, to właściwie on nie ma paska zdrowia bossa, on ma po prostu zwyczajny pasek zdrowia. Więc nie wiem, to jest może bardziej mini boss. Domyślam się, o, złote nasiono, to bardzo fajna nagroda z niego. Obstawiam, że się nie respi. Gdyby się okazało, że to jest zwykły przeciwnik respiący się, to naprawdę byłbym zdziwiony. To wygląda jak łódź ze szkieletem, taka wiecie, jak gdzieś tam kiedyś w jakichś, nie wiem, w jakimś średniowieczu, o, klucz kamiennego miecza. Zwłoki czasami puszczano łodzią i podpalano je z łuku. Sztylet do rzucania. Taką scenę mamy chociażby w grze o Tron. Podobna scena jest też w Władcy Pierścieni. Nie wiem, czy wikingowie mieli też taki zwyczaj. Dziwna osoba. Swoją drogą wiadomość, niech będzie chwała. No to naprawdę wygląda mrocznie. Eldański krąg. Co to jest Eldański krąg? Może to jest jego symbol. Nie mam pojęcia, o co chodzi z tą miejscówką. Wysoka ścieżka, ale tu jest przedmiot, który może coś nam powie na ten temat, bowiem znajdujemy pryszcz księcia śmierci raz jeden i
Nie wiem, co to jest za rodzaj przedmiotu. Możliwe, że do wytwarzania. Ale jeżeli tak, to jest to jakiś bardzo rzadki przedmiot. Chyba nie jest to do wytwarzania. Może do ulepszenia? Też nie. Dwa nasionka mam, więc niewykluczone, że mógłbym kolejnego łyka sobie dorzucić. Tutaj widzę, że mam jakieś medaliony, których jeszcze nie można połączyć, bo mam tylko po jednej połówce. Dzwonek kulisty Topsa. Pryszcz księcia śmierci. Może być talizman też. Raczej nie będzie to broń. Nie jest to hełm. No, faktycznie jest to talizman. Zwiększa wigor. Cuchnący pryszcz zebrany z twarzy. Zwiększa wigor. Od wigoru zależy odporność na efekty śmierci. Podobno pryszcz ten pochodzi z oblicza księcia śmierci, który kiedyś nazywał się Godwin. O proszę, Godwin to był w ogóle ten jakiś taki pierwszy bóg, czy coś takiego, nie? Taki odpowiednik Gwyna raczej. Ponoć jako pierwszy z umarłych spośród bogów został pochowany głęboko pod stolicą w korzeniach złotego drzewa. To, przepraszam, mają być pozostałości Godwina? Może tak być, że to jest tego grobowiec. Uj, tu jest drabina. Tego no, na Twitchu nie wykminiłem, że tu jest drabina, bo po prostu mnie paskudztwo zabiło. O przedmiocie tutaj, o tym pryszczu wiedziałem, bo przebiegłem, przeraszowałem, zgarnąłem ten przedmiot i umarłem. Dobra, no mnóstwo tutaj ciekawych rzeczy. Wygląda na to, że to jest grobowiec Godwina. Dzięki drabinie mamy jeszcze okazję zerknąć na to z góry. Chociaż tam było, nie, napisane, że został pochowany pod stolicą, tak? Czy to nie jest raczej stolica, tylko zamek Godrika, więc no jeszcze kwestia do rozkminienia. Natomiast no coś tutaj na pewno martwego pochowali i sporych rozmiarów, więc sugerowałoby to, że to może być jakiś bóg faktycznie. Gdzie ja wyjdę? Jest to chyba jak na razie najdłuższa drabina w Elden Ring, z jaką miałem do czynienia. Ale czy to jest powrót po prostu jakiś? Musiałem tu być, bo tutaj otworzyłem przejście kamiennym kluczem. Siemano. Ale się cińcy zrobiliście. Topór w kształcie półksiężyca oraz kamień kowalski. Ziomek, to było nie fair. Było to nad wyraz nieuprzejme, że tam stałeś. O, jeszcze się potrafisz schować, widzę. Dobra, umrzyj, bo ja chcę tutaj zerknąć po prostu. A tutaj już dalej nic nie ma. Możliwe bardzo, że właśnie tam na dole byłem przed chwilą. Słyszę też jakieś jakby szczury. No tu w prawo chyba był poszywany potomek. Tak, czyli kojarzę to miejsce. Chciałbym sprawdzić jeszcze jedną drogę. Tędy prowadzi wyjście na dziedziniec, gdzie mamy mnóstwo wygnańców i ich chciałbym w miarę możliwości pominąć w sumie. Nie wiem, czy to się uda. Chciałbym tutaj w lewo pójść i zobaczyć, czy ja otworzyłem przejście w tym miejscu, czy nie miałem kluczy. Nie miałem kluczy, więc teraz możemy to ogarnąć. Parę szczurów mnie czeka po drodze, ale to raczej nie powinno być problemem. Chociaż teraz się okaże, że to będzie problem. No właśnie, bo to jest kolejne miejsce, które jeszcze pozostaje mi do odblokowania. Zdobyłem też klucz, więc mogę sobie pozwolić na taką przyjemność. Jeden tu był włożony, także był potrzebny jeden tylko. I w tym miejscu znajdujemy po pierwsze pieczęć zabójcy bogów, która służy do rzucania inkantacji, oraz księgę z inkantacjami.
No, czyli ja z tego raczej nie pokorzystam, ale i tak chciałbym wam pokazać to na let's playu, jeżeli mam taką opcję, to czemu nie? I tutaj też można by, widzę, zejść gdzieś na dół, tylko czy to ma sens jakikolwiek, bo nie widzę przedmiotów żadnych, nie widzę też za bardzo przejść dalszych, więc chyba sobie odpuszczę zeskakiwanie tutaj. Tam byłem? Chyba tak, nie wiem, czy tam nie było tego takiego lwa, jakiejś bestii, lwiej aberracji czy czegoś takiego. Ewentualnie tu można rzucić okiem, ale tu jest umieranko raczej. Dobrze, no to teraz przeniesiemy się do baszty. I stąd będzie jeszcze jedna ścieżka, taka dosyć sekretna, której nie ogarnąłem. A pójść trzeba będzie tędy. Obstawiam, że są jeszcze inne sekrety w Zamku Burzowego Całunu, ale myślę, że to już sobie na dzisiaj odpuścimy. Bo już i tak spory backtracking. Zresztą czeka mnie tutaj kolejny dosyć mocarny przeciwnik. Trzeba zeskoczyć sobie gdzieś tutaj. Tak, i teraz gdzie się szło dalej? Gdzieś chyba zeskok kolejny. Tak, tu na Gzyms można skoczyć. Oszpecona drewniana tarcza. Raczej nic super wybitnego. Tu jakieś przedmioty jeszcze, czy nie bardzo? To widzę, że nasiono, tego musisz szukać. Ej, tam... No powiem wam, że... Nawet trochę to wygląda, jakby można było tu zeskoczyć. Sprawdzę to. Nie, nie da się. No to był błąd. Ale dobra, no szybko tutaj wrócimy. Droga nie była długa, przeciwników po drodze nie było wielu. A nie dałoby mi to spać, jakbym nie sprawdził. A w sumie nawet nie pamiętam, czy... Nie pamiętam, nawet nie sprawdziłem po prostu, nie zauważyłem tego, ile run wypadło z minibossa. Z którym miałem wątpliwą przyjemność zawalczyć. To zaraz będę miał, mam nadzieję, się okazję przekonać, ile tych run na mnie czeka tu na dole. Odpaliłem plamę krwi, a chciałem przeczytać wiadomość. Jeżeli znacie jeszcze jakieś sekretne miejscówki tutaj w zamku, to dajcie znać w komentarzu, z którego miejsca łaski ruszyć, gdzie się tam mniej więcej udać. Bo chętnie takie zaległości poogarniam. No, nie za dużo tych run, ale zawsze coś. I tu jest ciekawy motyw. Podobno jest to motyw z Demon's Souls, aczkolwiek ja przyznam, że nie pamiętam takiego upadku na trawę. Popiół wojny burzowe na tarcie to jest jedna z rzeczy, których używają wygnańcy albo rycerze ewentualnie. A tam, moi mili, widzimy kolejnego potężnego przeciwnika, który nie jest bossem, a generalnie jest potężny jak boss. Chociaż widzę, że na tym etapie, jak ja mam 66 level, to będzie już znacznie łatwiej. Bo właściwie będąc tutaj na 20 którymś levelu... Ty potrafisz latać? No chyba żarty sobie stroisz ze mnie. No i tak, naprawdę, wiecie, już te moje czary są dosyć potężne. Zobaczcie, ile on tego przyjął na twarz. I w zasadzie za wiele mu się z tego tytułu nie stało. Aspekty tygla rogi. To obstawiam, że niestety będzie inkantacja.
Tak, tworzy na ramieniu róg, na który można nabijać wrogów, atakując z niskiej postawy. Ciekawa, myślę, rzecz. A czego tu jeszcze pilnowałeś? Ponury kamień kowalski drugiego poziomu. No i mamy jeszcze dalej ścieżkę. Więcej sekretów na razie w Zamku Burzowego całą nie kojarzę. A my, moi drodzy, wrócimy jeszcze w tym odcinku do nauczycielki czarów, bo dawno u niej nie byłem, a z nią są jakieś questy związane. Z tego, co też pisał Wojtek w komentarzach, to z jej questu można między innymi zdobyć ciuchy Azura. A ciuchy Azura to jest to, co mnie bardzo interesuje. Chyba też kostur Azura można zdobyć, to również brzmi jak interesująca rzecz. No i cofniemy się również do twierdzy Okrągłego Stołu, bo również dawno tam nie byłem. A tutaj jeszcze można by coś, tegez, szmeges, jakieś ciekawostki? Nie za bardzo. Nadal tam na przykład jest miejscowa, do której nie wiem jak dotrzeć. Wiem natomiast, jak dotrzeć do świątyni Smoczej Komunii, czy czegoś takiego na wyspę, to już ogarnąłem na Twitchu, mógłbym wam pokazać. Jak wystarczy czasu, to może w sumie dzisiaj bym to jeszcze zrobił, ale to zobaczymy. Póki co wjeżdżamy sobie na górę. Możemy w sumie trochę, ze względu na słabość przeciwników w tej lokacji, trochę sobie poużywać słabszych czarów. Wracamy do miejsca, do punktu wyjścia właściwie, bo jestem tutaj, a tu zaczynaliśmy. Okej, okay, no i tak, z tym sobie pójdziemy do czarodziejki, do Selen. Czy to jest, nie, to nie będzie Selen, czarodziejka Selen jest tutaj. Tak pogadać, zobaczymy, może jakiś czar ciekawy jeszcze jest do kupienia. Siemano Selen, kryształy ci się rozsypały. Shall we commence the lesson? Tak, dobrze by było. Trop Lusata. O, proszę. After his expulsion from the academy, I heard that Master Lusat returned to his home, a place called Celia in the eastern Caelid wilds. Thinking about it, I obtained the glimstone key I gave you from a Celian sorcerer. It wouldn't be too much of a leap to suppose he's still cooped up nearby. No to powiem wam, że Celia, Miasto Magów, chyba będzie materiałem na kolejny odcinek, bo na to wygląda, że jej quest tam ma dalej prowadzić. Ona się powtarza, także już przeklikam to i zobaczmy, co ona tu jeszcze ciekawego ma. Nawałnica kryształów to pewnie taki dosyć szybki czar. A raczej tutaj myślę, że to nie są czary, które bym kupował po to, żeby ich używać. Ewentualnie mógłbym je kupić po to, żeby mieć do kolekcji. Na bank jest osiągnięcie za zdobycie wszystkich czarów, więc ku temu mogłoby się to przydać, ale to sobie zostawię takie przyjemnostki na później, może na NG+, nawet o ile w ogóle będę NG+ ogrywał. A cóż wy twierdzy? Siemano, koleżko. The map indicates where the gateway is hidden. It will lead you to Garank, the beast. Aha, nadal z tym nie wiem, o co chodzi za bardzo. Tam na dole chyba nic nowego się nie wydarzyło. Walczyłem tam z jakimś NPC-em. O, ale tu ktoś jest. A, to jest ten od umiejętności do broni, tak? Do magicznych broni. Fajnie, że jest, ale raczej od niego już nic nie kupię. Nawet nie wiem, właściwie czy nie kupiłem od niego wszystkiego, bo on ma chyba tylko trzy rzeczy. Możemy zerknąć tutaj do tej staruchy. A, bo po zdobyciu drugiej wielkiej runy nie byłem u niej jeszcze. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika to become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect
as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Sakwa na talizman. Proszę, proszę, no to warto było tu przyjść, naprawdę. Ale w ogóle co, ciekawe, że już po zdobyciu dwóch wielkich dusz mogę iść, zostać eldeńskim władcą, to trochę szybko mi się wydaje. Myślałem, że nie wiem, więcej tych run będzie trzeba zdobyć. Tak czy siak, no ja nie będę jeszcze, to chyba do stolicy by trzeba było się udać. Nie zamierzam jeszcze tego robić, bo chciałbym ogarnąć jak najwięcej wcześniej, ale dzięki sakwie na talizman mamy kolejne miejsce na talizman, co jest bardzo dobrą rzeczą. No i pytanie, który talizman mógłby się przydać? W sumie do udźwigu mógłbym jakąś cięższą zbroję sobie ubrać. Negacja obrażeń magicznych, do seli miasta magów to może być spoko, ogniste błyskawice. Te rzeczy też, ale to są te trzy rzeczy na konkretne statusy, trzy talizmany mogą się przydać do konkretnych lokacji, wzmacnianie kontry, ostatnie trafienie z serii ataków, wzmacnia ładowane ataki, to raczej nic z tych rzeczy mi się nie przyda, bo to jest wszystko do broni w zwarciu, ryki. Perfumy, ataki ogniste, ataki święte, trafienia w głowę. To jest w ogóle bardzo fajny przedmiot. Przywraca przy trafieniach krytycznych punkty życia. No i zapobiega utracie run. No wiecie co, zrobię sobie to. Ja za bardzo, po prostu nie mam talizmanu na ten moment, który by był dla mnie jakiś naprawdę przydatny. Także to sobie wyposażę. Czasami, nie wiem, może kogoś w plecy dziabnę, to odzyskam trochę życia. Gideon? A no znalazłem. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Lendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The two fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope, for we are tarnished. And we must answer the call. Naprawdę jestem zdziwiony, że już ten główny quest tak mocno poszedł do przodu. Tutaj w ogóle jeszcze był ten gównożerca, to może najpierw zerknę do tych dwóch staruch. Czy coś tutaj, co by mnie interesowało? Łuk ironiczny, ja w ogóle cały czas nie korzystam z tych wielkich run tak naprawdę. Noszący przybiera wygląd gospodarza palców, wygląd sojusznika, bronie jakieś. No te klucze ewentualnie są spoko kamienne, ale na razie chyba nie potrzebuję. O, ten koleś. On w ogóle też jest w intrze. On ma, ja chyba o nim gadałem co nieco, ale wydaje mi się, że miałem akurat wyłączony mikrofon w tym momencie. On ma, zobaczcie, to słońce, które do złudzenia przypomina słońce, które na klacie miał no Sunbrose Astory, tak jak on miał na imię? Nie pamiętam. No ten z pierwszej części w każdym razie. I asked you not to stay thankful of the halts. It is all that keeps your death and deformity. Zastanawiam się, czy no z nim jest na bank jakiś quest związany, ale nie wiem, może można byłoby go tutaj zabić. On ma zresztą postać takiego czerwonego fantoma, więc z założenia wydaje się wrogi jakoś. Ale w każdym razie tak, wśród tych eldeńskich władców, czy tych tutaj zmatowieńców z twierdzy, to on był na początku intra również wyróżniony. Zerkniemy sobie do kowala, bo może mógłbym sobie coś poulepszać. Żyje, koleżko, żyje. Tak, mogę sobie wzmocnić ponurym kamieniem kowalskim mieczyk. Szósty poziom też wjeżdża. Siódmego poziomu ponurego kamienia kowalskiego nie posiadam, więc tego sobie nie ulepszę. A jak wygląda kwestia jeszcze może ulepszania innych kosturów, bo myślałem, czy nie poużywać sobie. A tylko czy ty możesz w ogóle ulepszać kostury? Możesz. O tym kostur Azura, zobaczcie, tego mam już. I zastanawiałem się, czy jego nie poulepszać. Ponury kamień kowalski pierwszego poziomu. Mam tych kamieni sporo, drugiego mam jeszcze więcej. A tych nadal jest dużo, więc mogę sobie pozwolić. Również dużo. Tu już został jeden, więc zostawię to. I chciałbym zobaczyć teraz, jak będzie wyglądało tutaj porównanie
mojego obecnego kostura 39 plus 52, 37 plus 37, ale to są w sumie fizyczne obrażenia. Inteligencja na S, a tu inteligencja na A się skaluje, więc właściwie no, ten jest nadal lepszy, ale mogę sobie na chwilę go poużywać. Wygląda on naprawdę dobrze i może się okaże, że nie jest aż taki gorszy, to sobie go trochę poużywamy. No i przytulanko, myślę. Tak, poproszę. You are so very warm. No proszę, otrzymałem błogosławieństwo Baldachimu. My dear, might I ask something of you? Could you please find the owner of this dagger? And return it to them. Podniszczony sztylet. Czy mam jakieś questa? It's a very precious thing. So I would like for the original owner to have. I'd like you to find the owner of the it's a very precious thing. It okay, widzę, że nic nowego już nam na temat sztyletu nie powie. Być może w opisie sztyletu będzie coś, co wskaże nam, komu należałoby go oddać. Ciekawe, czy to faktycznie będzie sztylet. Bardzo wolno się zbiera postać po tutaj przytulanku. Czy to faktycznie sztylet, czy przedmiot kluczowy? O, raczej będzie to przedmiot kluczowy, bo tutaj tego nie widzę. A zatem zerknijmy do ekwipunku. Tak jest. Sztylet otrzymano od Fii, towarzyszki na łożu śmierci. Pragnęła, by wrócił do prawowitego właściciela. Kiedyś był wyjątkową bronią z mieszanki złota i srebra, lecz teraz jest podniszczony i zeszpecony przez czarną rysę. Okej. Okay. No mogłaby powiedzieć, do kogo należał. Bo tak to trochę będę błądził w mroku, a z nią pogadać już się nie dało, no ale może po prostu przypadkiem, jakimś cudem spotkam kogoś, kto akurat jest właścicielem tego. Dobra, pytanie, czy ja bym chciał szkielety w ogóle, bo ja mam je na plus 4. Szkieletowa bandyta jest alternatywą. Nie używałem go jeszcze, albinauryków można by przyzywać. Parszywego przybłędę. Co tu jeszcze mamy? Marionetki. Latające marionetki. Deniogłowy może być potężny. Pradawny wyznawca też. Błyskamienny czarodziej raczej odpada. Prochy żołnierza z Rai Lucarii. No, mógłbym pomyśleć ewentualnie o prochach szkieletowego bandyty. Ale w sumie te szkielety robią mi robotę na razie, więc może sobie je poulepszam. Tak, i nagrobnej konwali 8 poziomu na razie nie posiadam. Te drzwi, czy one się kiedyś otworzą? Co trzeba zrobić, żeby one się otworzyły? Wiadomość, niech będzie chwała po tym drzwi i może spróbuj tego. Okej. Okay. Moi mili, w takim razie wyruszamy do Kelit, tak? Chciałbym wyruszyć do Seli, miasta magii, i to jest tutaj, środek Eonii, schody. No to obadajmy to miejsce. Ja tu już byłem niejednokrotnie i chyba za każdym razem po prostu się ewakuowałem. W sumie może być dobrym pomysłem wyposażenie sobie tutaj jednak talizmanu z odpornością na obrażenia magiczne, bo no jak miasto magii, to wiadomo, raczej będą magią atakować. Zatrzymaj się przed szopą za południową bramą. To jest wiadomość od twórców gry, więc pewnie warto byłoby zapamiętać. Przysiądę sobie, nie wiem właściwie po co. To jeziorko tak naprawdę tutaj zatrute też dobrze by było jeszcze obadać, ale to może później.
O, szybszych czarów nie było, kolego. Okej, ale widzę, że już schodzą znacznie szybciej niż to miało miejsce wcześniej i też nie zadają mi aż tak dużych obrażeń, bo naprawdę wcześniej tutaj jak przybyłem, to tragedyjka się działa. O, tam jest przedmiot. Dobra, to od razu ogarniemy to. Trujący kwiat. Proszę bardzo, to już drugi w tym odcinku. Nie wiem, może da się z niego jakieś robić zatrute strzały, coś takiego. Oj, marionetka jakaś. Nie wiem, czy mam dobrze przydzielone modre łzy, ale spróbujemy z tym polecieć. Bagno Aeoni. Nie wiem, czy ktoś powinien czytać Aeoni, czy Aeoni. Obstawiam, że po angielsku pewnie bardziej było Aeoni, czy coś takiego. Ale... A, ty myślisz, że cię nie widać, a było cię przez chwilę widać, kolego. Ale ty widzę, że jesteś z tych, aha, znikających, ale słabszych. Będę trochę starał się oszczędzać. Tam widzę już potężniejszego czarodzieja również. Póki co spróbujmy ściągnąć tych słabszych, póki się nie teleportowali nigdzie. Jest obraz też. Nadal nie wiem, czemu te obrazy służą właściwie. Obraz lw jak żywa. Obręcz arystokraty. To jest w ogóle nakrycie głowy. Oj, ty widzę, że masz jakiś mocniejszy czar nawet. Gdzie się przeniosłeś, kolego? O, dwóch was tu jest. No, przyznam, że to ich znikanie jest dosyć kłopotliwe. Mają mało hapsa, ale tak no, się teleportują i... Zwłaszcza jak jest ich więcej, to mogą ukłuć. Tym bardziej, że widzicie, jak jestem trochę akurat dalej od niego, to ciężko do niego dobiec w ogóle. Gin. Zioło dropnęło z któregoś z nich. Tutaj jeszcze błyskamienny kostur, trzewiki, arystokraty i owoc jarzębiny. Kolejne zioło. Dobrze, może chodźmy w tę stronę. Słyszę magiczne dźwięki, tak jakby żuczek gdzieś był w okolicy. To co? 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 Czas na... Nie masz prawa. W sensie, że nie mam prawa przejść przez te drzwi? No, to by się zgadzało. To możemy pozyskać błyskamienny świetlik. To wygląda, jakby byłby potrzebny jakiś magiczny klucz. Słyszę kroki, ale nikogo nie widzę. Może być ktoś niewidzialny po prostu. O, jest nawet. A, to z tych magów walczących w zwarciu. Dobrze wiedzieć, że też tacy tutaj się trafiają. No, to są ich duchy w ogóle chyba. Myślę, że tak należy to interpretować. Tam na górze widzę, że też da się chodzić jakoś, więc... Widziałem ducha innego gracza. Czy może tędy tam się da dostać? Raczej nie. Więc jeszcze jakaś alternatywna droga musi być. Chodźmy może póki co w tę stronę. Trochę większy obszar się trafił otwarty. To zawsze budzi trochę niepokoju w Soulsach, jak jest taki obszar, bo od razu mam wrażenie, że wyskoczy na mnie jakiś miniboss albo boss. Na arenę walki z bossem akurat to nie wygląda, ale na minibossa to już jak najbardziej. Co jest tutaj? O, tam jest żuczek i to taki w ogóle... jakiś ogromny żuczek. I on mi odnowił estusy magiczne. O! No to mega miło. Tam gdzieś też był bosiak, w dalszą stronę jakiś generał czy ktoś taki. Pamiętam o nim, ale to eksplorację dookoła, kiedy indziej sobie zrobię. Tutaj... Muzyczka trochę budzi lęku.
W ogóle, coś mówili o południowej bramie, tak? No to południowa brama to by było tutaj. I to miała być szopa za południową bramą. Czy za południową bramą oznacza na zewnątrz, czy w środku? Trudno powiedzieć. Ale może sprawdźmy. Coś tam wielkiego jest po lewej. To jest jakiś ogromny pies. Wygląda groźnie. Tak, to jest pies, czy co to jest właściwie? Tak, to jest ogromny pies. Na szczęście umarł dosyć szybko. O, zobaczcie. I tutaj, moi drodzy, faktycznie jest jakaś szopa i wygląda mi to na NPC-a nawet. Siemanko. Oh, a pleasure to see you. A pleasure indeed. I am Gari, a great sage. In my day, anyway. I'd hoped to ask a favor when one of your ilk came along. A strapping young tarnished, able to cross the Scarlet Swamp of Aeonia. Don't fret, I'll provide fine recompense. Should you accept, I will teach you the secret of Celia, the town you see there. Nie wiem, czy to nie jest właśnie ten NPC, o którym pisał Wojtek i jakby pomaganie jemu to by było pomaganie Radanowi chyba, jeżeli to jest on, a odmówienie mu by było pomocą Selenie, czyli naszej nauczycielce czarów. Więc nie wiem, czy powinienem mu pomagać tak naprawdę. My apologies. Well, no matter. I'm a customer. But if you should decide to hear my offer, do come and speak. I'll wait. Tak, właśnie miałem nadzieję, że on pozwoli mi w razie czego jeszcze zmienić zdanie i tak faktycznie jest. Więc dajcie znać proszę, czy to w ogóle jest związane z questem Seleny, jeżeli wiecie. Czy należy temu kolesiowi pomagać, czy nie. A ja po prostu w kolejnym odcinku do tego kolesia wrócę. Tymczasem zerknijmy jeszcze tam za bramę, zobaczymy. Brama do Seli, czyli to jest właściwie główna brama, tak? Spoko, czyli to po prostu będzie wyjście do Kelit, tak? Tak, do rejonu, w którym byłem w sumie. O. Odłamek szkła. Nic turbo wyjątkowego. No i komar standardowo, co by mnie trochę poirytować. Się magia skończyła. Dobra, panie Nihilez, dostaw pan tego komara parszywego. Słuchajcie, tutaj będę kończył odcinek. Jeżeli się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do obserwowania mojego kanału, bowiem już niedługo kolejny odcinek. I tak, w nim, moi mili, eksploracja Seli, miasta magów. Dzięki, że byliście ze mną. I do zobaczenia.